Cześć, witajcie w The Long Dark w trybie nieszczęścia. No i będziemy dzisiaj sobie robić kurtkę dalej, bo chyba ostatnio tak już zaczęliśmy. Mam nadzieję, że już będziemy mogli. O, się wysłałam tutaj. Popiłam i możemy się ruszać tutaj korzeniem. Ten już stało, coś widać w końcu. Dobra, możemy się napić. No, może tego. No i świetnie. To jeszcze tu. Chyba mamy jakieś jedzenie, ale w każdym razie to. Może jest pogodnie. Chciałbym to jak najszybciej już zrobić tą kłódkę, bo chodzi nam tutaj z tym dość długo. Dobra, jeszcze 3 godzinki. Zobaczymy, może wieczorem. Muszę coś zrobić sobie tutaj. Oho! Ulegliwość ryzyko klaustrofobii. Oho, numerowo. 25% już nam urosło tutaj. A jeszcze mam do zrobienia 17 godzin, to nie jest za szybko. Dobra, tu muszę coś chyba... Chociaż może mamy coś gotowego do zrobienia, znaczy zrobione już mięsko usmażone, bo coś tam ostatnio mieliśmy. No widzę, że pogoda to raczej była, tu coś jest do jedzenia, jeszcze pardła widzę. To się przydało zrobić, zamarznięte. No dobra, widzę, że pogoda raczej... Łaba. Zabiorę mięso. Będziemy sobie smażyć. Tu jeszcze chyba miałam pardwę. Tak jest. Zabierzmy trochę. Jakieś jarosło zrobić, tylko że... No jest problem, bo mąki nie zabrałam. Farmy i nie mamy, a... Przyniosłam tą, która tutaj była i... No trochę... Jest problem. Nie mamy niestety szczęścia pogodą. Dokładnie tak. Tu mamy jeszcze pełno wody. Jak przebywa w jednym miejscu, to szybko te zapasy schodzą. Ale zróbmy sobie kolację, bo nie mam za bardzo co jeść, a pałki to lepiej zostawić na jakieś gorsze sytuacje. Dobra, to już jest pełne. Tutaj jeleninkę, a tu chyba też jeleninkę, bo nie mamy soli chyba, to nie? Albo wodę, albo sól, albo wody nie ma, trzeba znaleźć, ale chyba tu jakaś była, mamy sól. Dobra, tutaj jest olej, ale znowu mąki nie ma i... Będzie mi gdzieś brakuje dość. No nic. A, pochodni też nie potrzebujemy. To ja mogłam sobie tam już zrobić po pół godziny. Dobra, jeszcze parę do zrobienia. Chyba 20 minut. Zróbmy tą parę może. Bierzmy tam rękami można chyba. A, i zamarznięta. Dobra, to poczekajmy aż się rozmrozi. 20 minut, dobra, to idę. Nie tracę czasu, mam pół godziny, żeby sobie zrobić kurtkę, także... Tutaj szybko pół godziny. O kurtce. Dobra. No i to trzeba będzie chyba iść na ryby, bo w ogóle autofobią. Na razie będzie nam rosnąć, no ale... Nie wiem, chciałabym już tą kurtkę mieć. Okej, mogę zjeść. No tutaj też... mogę bulion, dobra. Jest bulion. Po co mi z bulionu w sumie? A jedynie tyle, że jest ciepłe. Jeszcze mam jakieś tutaj mięso? dwie kawałki zostały. Dobra, tutaj mam też kilogram, no ale i tak nie mogę bulionu. 2 kilogram, aha. Dobra. O nie! Dobra, może patyki będą mi potrzebne, bo muszę sobie zrobić tutaj sprzęt na rybę, a tam są potrzebne patyki, tkanina chyba i metal. 15 do zrobienia, dobra, będę koń zabiorę. Mogę wodę gotować, jak nie ma to. 7 minut do ukończenia, dobra, to już też. I woda. 43, dobra. Chyba coś więcej trzeba jednak. Już to... będzie potrzeba, nie wiem, na tego złomu mam. Jedno z odbysku. Chyba wystarczy już. Niech się robi, dobra. Mamy już pogotowane. Tutaj. Dobra. Kolejny. A zabiorę sobie tam na dół. Gdzieś wrzucimy jelitka. Górę. Dobra. Bardzo jeszcze tam mamy do skuwania, ale będziemy robić. 2 godziny przynajmniej. Te 2 wystarczy. Chyba mi tam zgaśnie już, no ale co zrobić? Żeby tylko mi się tam... Dobra, to się zrobiło, nie wiem jak to będzie. Zjedzmy sobie bardzo. Dobra, no i róbmy. Ile możemy? A tutaj. A? Nie wiem, 5 godzin. Pewnie nie damy rady. No już jest zbyt ciemno, także zostało nam 12 godzin. Klaustrofobia. 43. Dobra, to ja jeszcze zjem sobie tutaj tej partii. Tu. Chyba też będę mogła zjeść. Te drobinki. No i też jeszcze jakieś małe. Zostanie mi coś tam jeszcze? Zaraz przy. Dobra. Śnieżyca tutaj, kula w najlepsze. Dobra. No musimy iść spać, bo nic nie będzie widać. Ogólnie nie mamy. Co zrobiło, czy wyparowały? Statna. Dobra, bo się nic nie zniszczyło. A jeszcze się napije. Oskubiemy party. Znaczy tą jedną, bo jedną mam. Dobra, mogę tutaj chyba rękami. Dobra. Porobię i idę spać. Dobra, wstaliśmy, ale jeszcze będę spać chwilę, bo się nie wyspałam do końca, także jeszcze 3 godzinki. O nie, jedzenia mamy, dobra, huch. A zawsze tak szybko, tym drugim razem, to trzeba jeszcze popatrzeć, czy jest jedzenie. Dobra, mamy. Dobrze powiem. A 40, to nie jest tak źle. Dobra, na razie myślę, że okej. Jedzenie mamy na porze. No właśnie, a to już idę zjeść. I... możemy pracować tam dalej. Śnieżyca jakby dalej hulała. No dobrze, jakaś długa się trafiła. Okej, tu mam jeszcze parwę, to mogę ja zrobić. Ale na razie to kończmy może tutaj. Jeszcze też dużo mamy. Nie zrobimy chyba dzisiaj, chociaż może jak będę tutaj cały dzień pracować. To uważaj, żeby wody nie przekroczyło. Dobra. I... jeszcze tam sobie zjedzmy coś. Okej. No to tam zrobię, a tutaj... a muszę wybrać... teraz się tworzy. On już nie jest już najlepszy. Chyba nie zrobię jeszcze. Jeśli klaustrofobii dostaniemy. Jest ta kurka w ostadzie. Już tam jeszcze na jedzenie, to tam jeszcze mamy. Nawet się nie zmęczyłam za bardzo. Dobra, jeszcze 2 godziny może. No właśnie, trzeba coś zjeść. No może sobie coś zrobimy. Ile mi jeszcze zostało? 2 godzinki. To nie jest tak dużo. Ale trochę drewna. Nie wiem, czy ryzykować tutaj. Jedzenie tego niszczone to już jest. Czy ja będę mogła tu rozpalić? Nie. A wydawało się, że można by było. Dobra, to porobimy coś z tego jeszcze. Zjemy to. Fajnie by było tutaj to zrobić. Czekajcie. Dam radę, czy już zjemnę na tyle, że nie będzie się dało. No i tak nie mogę za bardzo przebywać na zewnątrz. A dobra, idę stąd. Woda. Tu jest za zimno. Bez węgla to nie posiada. Jest jeszcze sól. Ciekawe. Muszę siedzieć w pomieszczeniu. No widzicie, klaustrofobię bardzo szybko i łatwo tutaj dostać. Dobra, mamy wodę. To trzeba robić. Ciekawe, czy to by tam zadziałało, jakbym sobie jeszcze tworzyła, żeby było jasno? Pewnie nie. Może jakby miała tam rozpalone u dołu, to może by się dało, ale... myślę, że braknie mi czasu. Potrzebujemy jeść. O, mogę bulion zrobić. To zróbmy może to. Właśnie, bulion to też jest ciepłe, a barwy się pojawiają, odnawiają to, nie? Bulion to takie, no jeszcze kora brzozy zapewne. Kora brzozy i bulion to takie odnawialne ciepło tutaj dla nas będzie. Tylko, że ja muszę chyba sporo tego bulionu wypić, żeby się ogrzać. Dobra. Czekajmy. Jedmy. No właśnie, takie średnio to pojadłam. Ja potrzebuję jeszcze coś. Za wodą. To jeleninkę, ale to strach trochę jeść. Chciałabym znowu spać, ale... no to ja bym była pojadona wtedy. Nie wiem, czy, bo to będzie 50%. To już takie pół na pół, to nie? Bo tu stąd nie możemy za wiele niczego jeść. O, to jest zepsute. Ale no wiadomo, że możemy ten bulion jeść. Nie wiem w sumie, ile on daje. Nie ogrzewa przynajmniej, to tam mogła jeść na ryby jakieś. Chcę jeszcze kurtkę mieć. Tu miałam... korę brzozy. Zaczek, grzybki, może jakieś patyki, to reszta chyba nie potrzebuję. Jest w porządku. Właśnie tu jakieś patyki. Musimy jeszcze zrobić te nasze sprzęty tutaj. O, tu nie ma nic za bardzo. Okej, do pary. można porobić tutaj, myślę. Żołędzie będzie na kawę. A przecież tu mogę wybierać te dwie porcje od razu. Nie potrzebnie tyle klikać. Dobra, jeszcze zrób tutaj. Będzie na herbatę. Dobra, mamy bulion 850. A szkoda, że nie o tej bokie. No. Jak mogłam jej nie zabrać? No. I to tam jeszcze podpożyć. Ziemniaka jeszcze? Mogę zrobić. To jest jako źródło ciepła, to nie też są cenne. Próbuję jeszcze to zrobić. Nie wiem, ile tam tego wyjdzie. Ale dobra, o jeszcze. Myślę, że tu mogę popracować. Pewnie nie tyle aż wcale. No właśnie, już jest za ciemno, nie? To też nie to. Tego nie mam. Nie są sidła to. Tkaniny nie mam. Powinna mieć jakąś tkaninę. No pewnie, że mamy. Dobra, ale to chyba i też wymaga światła. To nie? No właśnie. Aha, no to chyba pałki będę jeść. Co to zorze się robi? O, dziękuję bardzo. To zjedzmy pałek. Rosół można podgrzewać, także jest bezpieczny, nie przyciąga. Bezpieczne jedzenie i ciepłe. Rosołek jest bardzo dobrą opcją tutaj. Palto zrobimy najpierw. No tak tu nożem. Dobra jest. Ile tam się uda, to się uda. Może zrobię już. Starczy doży? No, starczyło. Dobra. Mamy kurteczkę. Ach, ile to roboty sobie było. Dobra. Aha. O, trochę jest ciężejsza, myślę, ale... Tak, ja to puśćmy i dobra. Może być. Może jeszcze zrobimy jedno. Może się uda? Oho, klaustofobii dostałam, o nie. A ja się nie wyspałam? Nic w ogóle. Dobra, to róbmy. To nie Astrid? Mogę jeszcze zrobić. Dobra, jest czegoś tam nie ma. Zapisywanie. Okej. Okay. Tu mogę jeszcze na śpiwór zabrać. Nie, tam było 6, 7. To 10 potrzebuję, jedno przenieść, dobra. Biurka teraz nic nie będziemy robić, także... No, troszkę mamy tutaj nie za dobrą sytuację, bo muszę iść. Mamy klaustrofobię, nie możemy spać w powieszeniu. Przez 23 godziny? Aha. Dobrze. A akurat jest zorza, świetnie, idealnie. Żeby się wybierać gdziekolwiek. A, dobra. Poczytać, a radio sobie puśćmy. Tak, a potrzebujemy te ogrzać. Nasz rosołek będzie zimny. To mogłabym coś zjeść. Raczej nie jest bezpieczne, to nie? Zdecydowanie nie. Do wszystkiego potrzebna jest tutaj mąka. Żołędzie, ale zrobiłam z nich... Nic nie zrobiłam, to miałam te klatki. Ziemniaki. To tak średnio z ziemniakami u nas. To jest do dzikiej róży, placki, ale mąki jest sporo. Nie wiedziałam, że tutaj w tym można robić chleb. To zawsze było puste. Narzędzia nie są wymagane. O! Mogę zrobić chlebek? Musimy spróbować, ale ja nie mam mąki. Dobra, bo jest duża, jest bardzo ciężka sytuacja teraz. A potrzebujemy... jest dwór. Tak... Że jeszcze jest duża w pełni zapewne. Ja spać nie mogę tutaj. Ale wychodzić to na pewno nie chcę. Tworzyć już więcej nie mogę. O, czego jeszcze nie mamy, żeby zrobić? Patyków może. Tak, to jest możliwość, że tego nie mamy. Dobra, trzeba zabierać drewno, węgiel. I poczekać, aż się skończy zorza i można iść. Ach, latarka by się przydała, przynajmniej coś tu widać. Dobra, tu jakieś drewno mamy. Dobra, trochę drewna jest. Papiery nie są potrzebne. Dobra. Nie wiem, co bym mogła jeszcze robić poza gotowaniem. Bo wychodzić to ja nie chcę jeszcze. O, mogę coś jeszcze zjeść? A, zjedne to. Powinno być bezpieczne, tak? No okej. Okay. Młotek mamy. Będzie na kawę. Dobra, mamy trochę drewna, patyki się skończyły, herbatki są... jeszcze. Może coś naprawię, jakieś skarpety. Nie potrzebuję? No nie, nie potrzebuję przebornika, to nie? Dobra. Kaczki... to jedne są. Nie mam już tkaniny. No i czapka, niestety. Coraz gorzej. Potrzebujemy królików jakiś. Ale czy ja potrzebuję... to raczej nie będzie mi potrzebne. Chcemy zostawić... to jest dość ciężkie. A będziemy jakąś herbatę pić czy coś. Dobra, resztę owsianki mogą być. To też chyba mogę zjeść, bo nic z tego nie będzie. No, jakieś to ciężkie nie jest. Dobra, tutaj. To zbierajmy. No i coraz gorzej ze mną. Zorza jeszcze trwa. Spać się nie da. Możemy zobaczyć. Tak, no właśnie. Mamy klaustrofobię i nie da spać. Ja bym mogła jeszcze tutaj jakoś wykorzystać tą zorzę i coś zrobić. Tak chwilę trzeba będzie iść spać, niestety. Na rybach będziemy spać. Tak, tutaj też nie jest za dobrze. Ja chyba zapomniałam skóry. Okej, okay, chyba zorzy nie ma. To można by było już tutaj rozpalić ogień. Potrzebujemy mieć ogrzanie, bo będzie strasznie zimno. Kolejna zapałka, niestety. Dobra, ale... jakiś patyk... co to? Bo jeszcze bym chyba jedną... to do łowienia zrobiła ten przyrząd. Nie wiem, czy coś... tkanina jeszcze by tam było. Złomu chyba też. Dobra. Ja nie mam już czasu, to może sobie darujmy. Pogotujmy żołędzie. I herbatkę taką. No to mogę podgrzać. Musimy stąd iść, nie mogę spać. Ale jak widzicie, mam już zdrowie nie najlepsze. Co? Na to powie, nie mogę czekać? Dlaczego? O nie, muszę czekać, aż to się zrobi. Nie. Ja mam tyle bulionów. Zrobiłam 2? Dobra, herbatka. To już będzie. Nie można czekać. Nie wiem, tak klausofobii to za często nie mam. Dobra, to zabierz pokładnie. Kawę mamy. Jak całą wodę w sumie postawić. Nawet pół litra. Może by się dało. Popijemy, bo trzeba iść. Nie ma to. Dobra. Zostawiamy patyki. Jeszcze się mogą przydać. Ile tam tego mam? 3. Dobra, myślę, że okej. Teraz będziemy się bezpiecznie. No jest w miarę okej. Tyle, że jesteśmy niewyspani i trochę wolno idę. Tak się przeciążyła Maastricht. Widzę, też mamy pałki do wybrania. Gdzieś jest nasza chatka. Nie widzę wilków, to podejrzana sprawa trochę. Ale nie zawsze tutaj są, może jelonek jest. No i trzeba będzie tutaj przenocować jakiś dzień. A myślę, że tam drewna na jakiś czas mamy. Siedzenie na zewnątrz nam nie jest na rękę na pewno. No ale co zrobić? Robienie kurtki wymagało od nas tutaj. Już chciałam ją zrobić, no mogłabym wyjść, połowić i nie byłoby klaustrofobii, ale nie mielibyśmy też kurtki, także poświęciłam tutaj ten czas, żeby już ją mieć. No a tu wleczymy się. No tak średnio idzie, ale przynajmniej ogień jest przeniesiony. Come on, little fire. Zrób. Dobra. Perfect. Bardzo fajnie. Ja tam tylko węgla mam 2 tylko. Mogłam zabrać więcej. Nie wiem dlaczego tak mało. Zawsze lepiej mieć węgiel. Dobra. Dałoby się jeszcze tutaj założyć. Rozbijmy. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Jest wystarczająco ciepło tam, nie? Panie wygasło. 3 godziny. 7 stopni. No, dobra, myślę, że się zdrzemniemy, bo nie wiem ile to wam. To mi tutaj zajdzie, także na razie nie mogę dawać nowych. Muszę się wyspać. Dobra, jestem też głodna, o widzicie. Już jest. O proszę. Bas. Jakie znaczenie wzięłam? Mamy patelnię. Dobra, 16 minut, to taki mniejszy się wylosował. To w sumie dobrze, ja mogę coś tutaj porobić. Czy to założyłam? Nie. No już się robi kolejne. No dobra, porobimy tutaj ostrzy nóż. Dobra, mogę zjeść. Ani jeden pasek tutaj już nie zagraża. Dobra, odblokujmy. I mamy dzień. Cały dzień będę tutaj łowić, myślę. Okej, nie wiem, czy już spać jeszcze. Jestem godzin. Na godzinkę mogę iść, nie chcę. Nie, że tam powinnam założyć kolejne dziury, ale wykopanie tego też zajmuje czas. Boję się, że mi tutaj zabierze. Ale na razie to pochodnia tutaj nie przeszkadza. No, czujemy się troszkę lepiej, żeby nie ryzykować tutaj. Szkoda, że nie mamy zaprzęgu, no ale niestety tam w czasie długo to wszystko schnie. Dobra, tu już założę. Może być. Bijmy się. No już nasza sytuacja wygląda tutaj, myślę, lepiej. O proszę, już kolejna ryba. Nawet nie spojrzałam jak bardzo, takie średnie te basy. Dobra, 8 tutaj. Zaczynamy. Dobra. Litr wody. Trzeba i spać znowu, bo mamy wszystkie założone. Za godzinka. No dobrze. No dobra, to ja będę sobie tutaj łowić. Zobaczymy, tam się mi trafi. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To będzie wszystko, tam jest zielonek. W sumie właśnie jeszcze potrzebuję łuk zrobić. Dobra, sobie tutaj ja będę smażyć i robić następny już sobie gdzieś tam. Może wrócimy, bo nie wiem jak klaustrofobią tutaj. 13 godzin jeszcze trzeba tutaj posiadać. I liczy się też, że jesteśmy na zewnątrz, także cały dzień trzeba spędzić. Dobra, nie widać wilków. Będę tu śledzić ile będzie się dało. Także... No to będzie... Myślę wszystko. Mogę iść spać na godzinę. Wszystkie są w dole, także... Mam nadzieję, że... Jakoś tutaj przetrwamy. Nie ucierpimy.